Witam Was w kolejnym materiale. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego, jak Patryk pracował z Angeliką, to koniecznie wróćcie do poprzedniego materiału. Link znajdziecie w opisie. Natomiast teraz lecimy sobie już teraz z pracą terapeutyczną ruchową, tak żeby zobaczyć, co nam tutaj jeszcze wesprze ten odcinek szyjny, a następnie wprowadzimy przy jakiejś strategii wspierającej, czyli będziemy musieli znaleźć strategię najbezpieczniejszą, wspierającą jej ciało, jej szyję, do tego, żebyśmy mogli w bezpiecznych warunkach sobie tutaj pracować i obciążać tą szyję. Następnie będziemy stopniowo dodawać kolejnych stresorów i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Możemy wykonać sobie diagnostykę zarówno na podstawie testów nerwowo-mięśniowych, ale też po prostu obserwując, czy też pytając o subiektywne doznania naszą podopieczną. Czyli zobaczymy sobie, jak tam aktualnie jej ruchomość w obrębie szyi głowy, czyli zróbmy sobie znowu ruchy tak, nie oraz ruchy doboczne, dobra? Na razie w takim lekkim ułożeniu, gdzie czujesz jeszcze jakiś deficyt, jakieś ograniczenia. Przy zgięciu na pewno. Okej. I tu jest podobnie. Dobra, zrobimy sobie teraz delikatne zagarbienie. I znowu ponownie wykonaj te ruchy. Zobaczmy, czy coś się zmieniło. Czy się pogorszyło, czy się polepszyło. Pogorszyło się. Pogorszyło się. Czyli ta sytuacja jest raczej bardziej stresująca. Czyli wiemy, że ten segment, jeżeli pójdzie nam do zgięcia, czyli klatka piersiowa razem z kręgosłupem piersiowym, jeżeli pójdzie do zgięcia, to pogarsza nam sytuację. Zobaczmy w takim wypadku, jeżeli pójdziemy do lekkiego przeprostu, co się teraz wydarzy? Jest lepiej. Jest zdecydowanie lepiej, elegancko, czyli wiemy, jaka strategia tutaj dla klatki piersiowej będzie wspierająca, czyli pójdziemy klatką piersiową bardziej do wyprostu, wręcz lekkiego przeprostu. To jest strategia, w której ona czuje się bezpiecznie. Jak zobaczycie też na taką pozycję, w jakiej Angelika siedzi najczęściej, to najczęściej raczej w tej pozycji nie do końca chce wchodzić w tą pozycję zgarbienia, ale my musimy tam zbudować zasoby, bo zobaczcie, że zarówno kręgosłup piersiowy, czy też szyjka, wszystkie potrzebują zasobów zgięcia wyprostu, ruchów dobocznych, ruchów rotacyjnych. Dobra, czyli wiemy, że to jest ta strategia wspierająca. Wróćmy sobie do takiej w miarę neutralnej pozycji. Zobaczmy, jeszcze mamy jeden segment, czyli podkulmy sobie miednicę, czyli odcinkiem lędźwiowym miednicą sobie zapracujemy i zobacz sobie teraz, jak sytuacja. W porządku. Dobra, a przejdźmy sobie do wypięcia pośladków, czyli przedniego pochylenia miednicy. Gorzej. Gorzej. Dobra, czyli będziemy mieli sytuację taką, że aby dodać tutaj wsparcia naszej podopiecznej, będziemy chcieli dodać przez tyło pochylenie miednicy lekki przeprost w klatce piersiowej i wówczas ta szyjka będzie miała dużo wsparcia. Poruszaj sobie w takim ułożeniu głową. Zobacz, czy jest fajnie. Tak, w porządku. Okej. Oczywiście moglibyśmy tutaj dodać jeszcze manipulację wszystkimi innymi segmentami, czyli dorzucić kończyny dolne, czy też przy pracy w różnych podporach kończyny górne, żeby też wesprzeć, zobaczyć, co tam się dzieje. Ale na potrzeby tego materiału na ten moment tyle nam wystarczy. Więc teraz potrzebujemy popracować w tych ruchach zgięcia szyją, ale pamiętajcie, że całe nasze centrum, cała ta linia centralna to jest jeden filar i te segmenty musimy tutaj odpowiednio zaadoptować właśnie w linii centralnej, czyli przejdziemy sobie do takiego ćwiczenia, gdzie będziemy sobie na pleckach, połóż się na pleckach, proszę, na razie bez tego. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że lekko sobie zegniemy nogi, tak żeby łatwo móc podkulić miednicę. Dodamy sobie, utrzymamy sobie tutaj napięcie, zamkniemy łańcuch, czyli strategia bezpieczna będzie cechować się nie tylko wsparciem tutaj z poszczególnych segmentów, ale też ułatwieniem wykonywania wszelkich ruchów wolnym tempem, czy też zamkniętym łańcuchem. Więc żeby zamknąć łańcuch, to możemy sobie tutaj dodać jeszcze delikatne ściśnięcie dłoni. Oczywiście wszystko odbywa się w lekkim napięciu, tak żeby ona mogła tu spokojnie podkulić miednicę, zaktywować swoje centrum.
Następnie będziemy chcieli pracować do zgięcia na szmowo, bo wiemy, że tu był na pewno deficyt, prawda? Więc automatycznie, jeżeli jest tam jakiś większy problem, możemy podłożyć naszej podopiecznej pod głowę coś, żeby móc skrócić ten ruch. Hop. I na razie w tej pozycji tylko sobie utrzymujemy, tak żeby sobie leżała. Ja przyłożę jej opór i będziemy robić formę pracy izometrycznej, ale overcoming, czyli ona będzie decydować, ile tego napięcia mięśniowego chce włożyć. I pamiętajcie, że nie chcemy takiego napięcia, gdzie będziemy na 100% pracować, bo my na co dzień nie chcemy takiego nieefektywnego ruchu, który jest na maksa, bo przecież samochodem też jak jeździcie po mieście, to nie wrzucacie piątki i gaz, tylko cały czas zmieniamy płynnie biegi. Tego samego będziemy chcieli nauczyć zmiany biegów w mięśniach, w obrębie szyi, tłowia. Więc na początek musimy pokazać, jak wrzucać spokojny, delikatny opór. Czyli w strategii bezpiecznej, podkulonej miednicy, lekko otwartej klatce piersiowej, hop, tu mamy lekkie zgięcie, czyli skracamy sobie ten ruch, który był dla nas trudny, deficytowy. Rozciąga nam się dolna część tutaj kręgosłupa szyjnego i będziemy sobie teraz na mój kciuk dosłownie generować taki opór na jedyneczkę, tak na 10%, czyli hop, próbujesz zaktywować mięśnie szyi, przy okazji trzymać tutaj lekkie napięcie. Oczywiście, jeżeli byśmy jeszcze potrzebowali zabezpieczyć, moglibyśmy dodać napięcie na przywodzicielach bądź odwodzicielach, w zależności co by ją tutaj wspierało. Na razie sprawdziliśmy sobie, co się dzieje w odcinku tutaj w linii centralnej i hop, i luz, jedyneczka. Teraz będziemy wrzucać drugi bieg, czyli najpierw zaczniemy pierwszy bieg, jak ruszam, wrzucam drugi bieg, czyli takie 20-30% już napierania, hop, tutaj cały czas patrzę sobie, czy jest napięcie i znowu dwójeczka, jedyneczka, luz. Na co dzień pracujemy, jak jeździcie po mieście, tak samo wrzucamy dwójkę, trójkę, czwórkę, najczęściej na tych biegach pracujemy, bo takie obciążenie spotykamy. Tak samo tutaj, jedyneczka, dwójeczka, trójeczka, trójeczka, dwójeczka, jedyneczka, luks. I zobaczcie, sytuacja jest taka, że pracowaliśmy do zgięcia, ale chcielibyśmy to samo zrobić w pracy dobocznej. Czyli pamiętajcie, że strategia bezpieczna, jeżeli chodzi o ruchy, to najprostsze dla ciała zawsze są ruchy zgięcia wyprostu, potem ruchy doboczne, potem ruchy rotacyjne. I te wszystkie ruchy musimy sobie tutaj odtworzyć. W związku z czym dajemy sobie teraz opór tutaj bokiem głowy na mnie. Hop. Oddychamy sobie. Jedyneczka, luz. Jedyneczka, dwójeczka. Dwójeczka, jedyneczka, luz. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka. Dwójeczka, jedyneczka, elegancko. Druga strona, powtarzamy to samo, czyli jedyneczka, zero, jedyneczka, dwójeczka, jedyneczka, zero, jeden, dwa, trzy, trzy, dwa, jeden, gra. Co byśmy musieli zrobić? Ja to zawsze mówię, że najprościej jak pracujemy, potrzebujemy zrobić na godzinę 12, na godzinę 11 i na godzinę 13, czyli lekko skręcimy głowę, bo chcielibyśmy kiedyś powiedzieć także nie, unieść też głowę delikatnie, czyli hop, nasz most tutaj się fajnie aktywuje i znowu jedyneczka, luz, dwójeczka, jedyneczka, zero i jeden, dwa, trzy, trzy, dwa, jeden, luz i to samo w drugą stronę, hop, jedyneczka, dwójeczka, dwójeczka, jedyneczka, hop, luz, elegancko, czyli poruszyliśmy te najważniejszą pracę w naszym odcinku w głowie, tak? We wszystkich tych wektorach, którą chcemy w formie overcoming. No i teraz budujemy sobie lekkie napięcie izometryczne z powrotem na zgięcie, hop, głową, hop, utrzymaj to. I teraz chciałbym, żebyś lekko zagarbiała klatkę piersiową i otwierała i zginęła. Aha, czyli chcemy poruszyć ten segment, który także powodował to, że nie chciała działać, nie chciała przechodzić do tego zgięcia. Więc lekko teraz przytrzymaj, lekko zagarbiona, pooddychaj sobie w tej pozycji, czyli chcemy wyciszyć nasz autonomiczny układ nerwowy, żeby on się po prostu nie stresował, że jest w niebezpiecznej pozycji. Chcemy przypilnować tego, że nie traci też napięcia izometrycznego tego na jedyneczkę i luz. I z powrotem wracasz do swojej bezpiecznej ustawienia. Elegancko. Mamy tutaj segment jeszcze, który
który nas wspiera, czyli mamy miedniczkę podkuloną, hop, izometria, izometria i teraz miedniczka sobie pracuje w przeciwną stronę, hop, nie tracisz napięcia ani na brzuchu, ani na szyi. Spokojnie patrzymy, czy ktoś oddycha. Jeżeli ktoś przestaje oddychać, to znaczy, że wstrzymuje jedną z najważniejszych czynności fizjologicznych. A my teraz próbujemy sobie zintegrować poszczególne segmenty ze sobą. Hop, elegancko. Dobra, czas przejść do jakiejś sensowniejszej progresji, czyli tu sobie utrzymujemy, bo to jest dalej naszą strategią wspierającą. Możemy dorzucić znowu podkulenie miednicy, wszystkie ułatwienia, hop, i przechodzimy teraz do uniesienia, lekkie zagarbienie, hop, ekstra, utrzymaj tą pozycję, oddychaj sobie w plecki, oddychaj sobie tu i możesz utrzymać w tej pozycji, lekko, powoli odkładać głowę i z powrotem wróć do, czyli bardzo w krótkim zakresie, hop, patrzymy, czy nie zaciska szyi, czy nie jest to utrudnione, hop, hop, i teraz bardziej do tyłu, jakbyś chciała odłożyć głowę, nie w ten sposób, tylko o, tak cofnąć, ok? I wróć, o, właśnie tutaj, hop, grawitacja nam tutaj pomaga, a jej utrudnia w zasadzie. Połóż sobie głowę, cyk. Co byśmy chcieli zrobić? Oczywiście godzinę 11, godzinę 12, powylewać wodę z uszu, czyli hop, podkul miednicę, czyli jesteśmy w tej strategii wspierającej, hop, unieś do góry, hop, lekko sobie teraz obróć głowę i tak jakbyś chciała odłożyć ucho tutaj, hop, i z powrotem. Ok, luz, odłóżmy sobie. I znowu głowa do góry, hop, cyk. Elegancko, powrót. Super, czy to było dla Ciebie trudne, czy coś, jakiś problem się gdzieś pojawiał? Okej, dobra. Tak samo moglibyśmy, zobaczcie, dalej strategia bezpieczna, hop, hop. Klatka tutaj jest w miarę otwarta i ja teraz unieś lekko głowę. I teraz dając opór na moją rękę, Ty chcesz lekko właśnie tak zrobić, tak głową, tak, nie. Tak, sorry, tak. Aha. Czyli trzyma izometrię, wspiera, hop, hop. Dobra, luz. I teraz będziemy robić ruchy na boki. Hop, czyli pcha sobie i przesuwa głowę do boku. Tak jakbyś chciała wylać wodę z uszu. O, właśnie, hop, 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 hop. Trochę bardziej jeszcze spróbujmy. O, i hop, okej. Okay. I odkładamy. To samo moglibyśmy zrobić w klatce piersiowej, ruchy doboczne i sobie fajnie też tutaj popracować. Potem moglibyśmy też wzmocnić pracę skosów, zintegrować to z innymi segmentami, jakby w zależności, jakie by się tu okazały jeszcze tematy dodatkowe, to wszystko już na podobnych zasadach moglibyśmy sobie zrobić. Czyli pamiętajcie, że regulujemy sobie w jakiej strategii bezpiecznej, dajemy sobie segmenty do overcoming iso i jeden segment zaczyna sobie pracować, potem ten segment zastyga sobie w strategii bezpiecznej w overcoming iso, drugi segment zaczyna pracować, znowu jest w strategii bezpiecznej i go zostawiamy, potem wracamy sobie do pierwszego segmentu, kolejny segment sobie pracuje, teraz zostawiamy go już w trudniejszej strategii, potem tym przeciwnym segmentem pracujemy, zostawiamy go w trudniejszej strategii i stopniowo jeden stresor na czas, coraz do trudniejszej pozycji sobie przechodząc. Przejdźmy sobie teraz znowu do siadu. Zobaczymy sobie, co się będzie nam wydarzyć. Nie sprawdziliśmy sobie testów toniczności mięśniowej, więc nie możemy tego zobaczyć, ale damy sobie lekkie zagarbienie. Głowę daj sobie tak jak normalnie, jak wcześniej. Poruszaj sobie głową i zobacz, czy jest coś lepiej, czy jeszcze musimy coś popracować. Ruchy hop, hop, nie. I ruchy doboczne. Jest lepiej tak niż wcześniej. I jeszcze tutaj jakbyś chciała wodę wylać. Hop. Dobra. I tu mamy tą sytuację w zagarbieniu. Tutaj miednica w zasadzie też była w przednim pochyleniu. Czyli zostawmy sobie zagarbienie, przednie pochylenie i jeszcze raz sobie sprawdź głowę, czy jest spoko, czy czujesz jeszcze gdzieś w którymś miejscu dyskomfort. Delikatnie przy skłonie bocznym w lewo. Delikatnie przy skłonie bocznym w lewo. Ok, to zróbmy sobie jeszcze taką sytuację, że weźmiemy sobie wskaźnik, daj opór, hop. Elegancko, on sobie tutaj działa i przy na odruchu ucieczki się wyhamowuje. I teraz bierzemy sobie do zagarbienia, utrzymaj, jest dobrze, hop, i jeszcze bardziej do zagarbienia, hop, tu
tutaj też jest całkiem nieźle. Zobaczmy, wypnijmy pupę ekstra. Ok, coś tam jeszcze w okolicy tutaj miednicy. No to wróćmy sobie do naszej pozycji i zobaczymy sobie teraz taką sytuację, że dodamy sobie tutaj opór delikatnie na przywodziciele. Wróć do tej pozycji ze złączonymi dłońmi. Hop, tutaj aktywacja, lekko tutaj na przywodziciele, szczególnie hop. I teraz popracuj sobie jeszcze miednicą. Hop, hop. I teraz zrobimy sobie taki prosty teścik. Ja pcham Ci teraz na prawy przywodziciel. Zrób ruchy do boku. Ok. Jest lepiej, gorzej? Słabo. Słabo. Dajmy na odwodzenie. Lepiej. Lepiej przy odwodzeniu. Zobaczmy tutaj, jak dam na przywodzenie na tą nogę. Słabo. Słabo. Damy na odwiedzenie. Ok, czyli odwodziciele. Co zrobimy dla niej? Będzie strategią to, że damy sobie stopy do siebie, kolankami pchasz na zewnątrz. Możecie tu wykorzystać miniband, czyli pcham sobie na zewnątrz nogi. Ok, wiemy, że problem, bezpieczna strategia była w podkulonej miednicy, czyli izometria tu, podkulona miednica. Hop, lekko unieś głowę. Ona sobie już tam trzyma, luz, wykonaj ruchy do boku. Mhm. Jest ok? Świetnie. Połóż sobie. Luz. I chwila luzu. Teraz znowu izometria. Hop. I teraz ruchy miednicą dodajemy. Przód, tył. Bardzo powoli. Z kontrolą. Tutaj też izometria. Czy to jest trudne? Nieco. Nieco. Ok. I ból się nie pojawia. Sztywność się nie pojawia. Fantastycznie. Dobra. Luz. Chwila luzu. I teraz utrudnimy sytuację. Znaczy nie, jeszcze zrobimy sobie ruchy do boku, nie? Czyli bardziej tutaj skręć głowę i przytrzymaj. Hop, do boku i ruszaj miednicą. Musimy odblokować tą korelację. Dobra. I to samo w przeciwną stronę, czyli hop. Dobra. I przejdźmy sobie z powrotem do siadu i przetestujemy teraz sytuację. Dobra. Czyli, moja droga, hop, patrzymy sobie, jak teraz się będziesz czuła. Zobacz sobie szyja. Jest ok, gorzej, lepiej. Okay. Dobra, przejdźmy sobie dla niej do utrudnionej pozycji. Zobaczmy, jak tam hop, hop. Nieco jest ograniczenie, ale niewielkie. Okej. Dobra. I teraz problem był jeszcze, kiedy była nie w przednim, ale w tylnym pochyleniu. I zobaczmy sobie teraz. W porządku. Jeszcze do boczku. Okej. Okej. Dobra. Czyli zobaczcie, że mniej więcej zobaczyliśmy sobie, że o tyle, o ile tutaj opracowaliśmy sobie, bo pacjentka przyszła do nas z szyją, opracowaliśmy sobie elegancko szyję, ale teraz integrując sobie całą linię centralną, okazało się, że musieliśmy przejść do integracji razem z segmentem klatki piersiowej, ale także miednicy. Więc zobaczcie, za pomocą bardzo prostego ćwiczenia, bezpiecznego, bo jest po pierwsze w leżeniu, ktoś jest w stanie odbudować poszczególną koordynację na poziomie lokalnym, miednicy, klatki piersiowej, szyi, w tych najważniejszych dla nas ruchach zgięcia, ruchów dobocznych, ruchów rotacyjnych, i nasz mózg, czując się bezpiecznie, odblokowuje nam tą tutaj całą sytuację w linii centralnej. Tak więc w ten sposób bardzo fajnie będziemy kompleksowo integrować pracę w obrębie kręgosłupa i dokładnie to robimy na kursie, czyli uczymy, jak prowadzić diagnostykę,
zarówno diagnostykę z testów nerwowo-mięśniowych, jak prowadzić diagnostykę funkcjonalną, potem jak przejść do pracy manualnej, potem przejść do budowania odpowiednich strategii ruchowych i budować tolerancję na obciążenie. Dlatego serdecznie Was zapraszamy na ten kurs i koniecznie skomentujcie, jak Wam się podoba to ćwiczenie i spróbujcie je wykorzystać ze swoimi podopiecznymi, bo zobaczcie, nie potrzebujecie tego dużo, już na leżance może się naprawdę dużo zdziałać. To jest bardzo proste ćwiczenie, tylko trzeba odpowiednio zamknąć łańcuch, zbudować formę pracy overcoming ISO i zacząć integrować podstawowe ruchy w poszczególnych segmentach. Dlatego teraz like, subscribe i widzimy się w kolejnych materiałach.